Cześć, witam was w kolejnym odcinku z No Man's Sky. Tak, nie ustawiałem sobie mikrofonu, a już chciałem zacząć nagrywać. Nieważne, czekajcie, teraz będzie tutaj jak zwykle problem i kminienie. Tak, żeby mnie za bardzo nie zasłania. Po prostu ja usiądę bliżej i tyle. Bo jak nagrywam na PS4, to mogę mieć szufladę z klawiaturą schowaną. Dobra. Dzisiaj zajmiemy się już ostatnim napędem. Czyli napędem indowym. Tak. Emerylu raczej nie mam w magazynie, ale sprawdzę. Albo gdzieś po prostu gdziekolwiek. Bo to tak w ogóle za bardzo nie zbierałem, bo kadm to tam wiadomo miałem. To się przy okazji zebrał. Tak. Nie ma. Właśnie. Pozbądźmy się teraz paru rzeczy, że nie wiem, sprzedajmy coś, coś pochowajmy. No te rdzenie larwarne sprzedajmy, ten katalizator. To na pewno, to żywe szkło jedno, też to, tu trochę rzeczy na sprzedaż będzie. Pugnęum. Myślę, że Pugnęum jednak faktycznie będę... Nie drzyj się ludziom do mikrofonu, dobrze? Herox też na pewno będzie można sobie sprzedać, bo czemu nie? Tak szczerze to nie wiem, kiedy wy ten odcinek widzicie, czy tego dnia, którego miał być, czy nie. Bo wynikł taki mały problem i nie mam internetu dzisiaj. Tylko postaram się, żeby odcinek był krótszy. Może mi się uda z hotspota z telefonu, ale nie obiecuję nic. Więc postaram się, żeby on był jak najkrótszy dzisiaj, ten odcinek. Żeby mi wystarczyło jakby transmisji danych, że tak powiem. Bo na przesyłanie tego idzie masakryczna ilość. Ja on tylko wiem, to zawsze się tylko 3 giga mam, więc odcinek nie może być długi, bo nie. Więc szybko idziemy sprzedać te rzeczy i lecimy to ogarnąć. Bo chcę, żebyście go jeszcze mieli dzisiaj, bo nie wiem, kiedy internet mi był dzisiaj, kurde, od rana nie ma. Znaczy, rano był, potem się coś zepsuło. Bo ja mam, że masakra jakaś. Okej. Katalizator możemy na pewno sprzedać, organiczny, tak jak mówiłem, Pugnęum. To Heroxy można na spokojnie sprzedać, galaretę sobie zostawiamy, żywe szkło też można sprzedać. Rdzeń larwarny, wow, patrzcie ile dostanę ze wszystkiej ilości. To dużo. A ten rdzeń dostałem od znajomego, bo nawet nie wiedziałem, że taki przedmiot istnieje. Powiedział mi, jak go zdobyć, więc może sobie będę próbował zawsze. To jest przy tych opuszczonych tych. Pozdrawiam zjadacza chleba, dokładnie, jeśli to oglądasz. Ostatnio graliśmy, musimy sobie więcej razy pograć, bo fajnie się tak razem pyka z kimś, kto ogarnia. Bez obrazy Zysio, bo próbowałem z Zysiem, a Zysio tak słabo ogarniał. Ktoś mi coś chyba napisał, co nie? GC Mazur, czy tam Szymonik, czy tam WZ. Po prostu Szymonik do mnie pisze. Pisze mu, że nagrywam. Pozdrawiam cię. To nie jest żadna drama ani nic. Dobra, czy ja mam paliwo? W hipernapędzie? Mam. Więc skoku warp dokonamy. O to się obawiam najbardziej, czy będę miał to paliwo. Nie drzyj się, proszę cię. Wiem, że jesteś papugą i lubisz się wydzierać, ale... Wiesz, może nie lubisz, ale... Jakoś musisz. Aha, no spoko, spoko. Dobra. Ja czas teraz po to. Lecimy. Odcinek nie może być długi. Po prostu nie może, bo jeżeli faktycznie tego internetu nie będę miał dzisiaj do końca dnia, to będę musiał popróbować z hotspota przesłać. A na to nie może być długi film, który się będzie długo przesyłał. Mówię wam. Aha. Do tego nie potrzeba internetu? Może nie, może gra po prostu sobie sama oblicza czas w sumie, ma tam... Dobra, weźmy sobie to, teraz tego nie będziemy robić, zrobię sobie to samemu. Dobra. No, badania społeczności będą się połączyć z usługami online, dokładnie.
No właśnie, muszę się połączyć z internetem, żeby to zrobić jednak. Spoko, zostaw moje słuchawki, dobrze? Dobra, bierzemy mapę galaktyki i lecimy do zielonego układu. Mamy tutaj właśnie jeden obok. Proszę bardzo. Warpujemy tam. I idziemy pozbierać emeryt. Teraz nie będę mu odpuścił, bo to tylko strata czasu. Dobra, czekajcie, ja sobie wyłączę i tak neta w telefonie, żeby go już tutaj nie zużywać, bo on mi się potem przyda. Dobra, czy tutaj będzie... Tak, będzie emeryl. Jak jestem w takim układzie, to na każdej powinien być. Bliskość stacji kosmicznej? Gdzie? Dobra, nieważne. Lecimy, bo to jest najbliższa planeta. Szukamy złoża emerylu. Będzie pewnie zielone. Tak podejrzewam. Bo emeryl był zawsze zielony, teraz chyba też jest. Ale nie jestem pewien. Teraz jest noc, to będzie trudniej go dostrzec. Dlatego spróbuję wysiąść i poszukać... Co tu się dzieje? To jest jakaś planeta. Taka... Nie do końca dobrze działająca. O, tu tutaj może będzie coś... Bo zjadacz chleba kolekcjonuje te takie przedmioty. A normalnie... Jaka muzyka, nie? To jest tam te... Mogą być te przedmioty też. Czyli nawet to... Tak. Wezmę takie... Coś dla niego. Może takiego czegoś nie ma. Mu przy okazji dam, jak będziemy se grali. To jest zwierzę? Tak. O Jezu. Tak, bo no, raczej krzywdy nie zrobi z tego, co widzę. Dobra. Sód. Złoto. Starzyna struktura danych. Co to jest? Aha, to, dobra. Myślałem, że któryś z tych słupków. No, takie te planety mają taki nieprzyjemny klimat, muszę szczerze powiedzieć, szczególnie teraz w nocy. Chociażby ta muzyka robi ten klimat. Możemy sobie to wziąć, jeszcze jedno. Już tu jesteśmy, może sam sobie gdzieś postawię, bo to nawet fajnie wygląda. Może też będę kolekcjonował, czemu nie? Dobrze, szukamy złoża emerylu. Proszę, gro, szybko mi tej jakiejś złoże emerylu. Proszę cię, gro. Jest, złoże emeryl. Potrzebujemy ile? Ja nie sprawdziłem sobie. Nie mogę se sprawdzić. Tylko czekajcie, ja se podejdę i se może nawet schemat przypnę. Jakbym zapomniał po drodze. Czekaj, na ile blisko może być? Teleportacja przedmiotów, może już będę mógł sprawdzić, tak. 250, dobra, przypnij. Dobra, jest przypięty. To lecimy po MRL, jest dosyć blisko z tego, co widzę. Więc dobra. Ja wiecie, zanim zacznę przesyłać, to sobie przygotuję opis, miniaturkę i wszystko, żeby po prostu, wiecie, tak na raz szybko włączyć internet, zacząć przesyłać, sobie tam, wiecie, opis skopiować, wkleić. Wiecie, o co chodzi, nie? Okej, okay, jest emeryl. Faktycznie zielone złoże, ale malutkie. Z tego nie będzie 250. Gdzie trzeba jeszcze jedno znaleźć. Akurat dosyć małe trafiło jak na coś, ale przynajmniej się trafiło jakieś. Dobra. Trzy zabrałem, naprawdę. Tak słabo. Tak. Bardzo słabiutko, chociaż tu jest jeszcze troszkę, widzę. Szybko naładujmy sobie. Ja się naprawdę spieszę, bo... Ja chcę spróbować to wrzucić. Wiecie, najwyżej wtedy to... Nie będę tego przerywał, tylko po prostu wtedy zminimalizuję sobie.
Już pie komputer. I już. Żeby prądu tak nie pobierał. Przy tym po prostu jak będzie sieć, to wtedy się podłączę i będę kontynuował, nie? To jest jedyna opcja, jakby się nie udało. Ja na pewno was chociażby na Instagramie, na Instastory o tym powiadomię. I też o tym, że może się w ogóle nie pojawić. Chociaż to by było marnowanie neta wtedy. Najwyżej was wtedy powiadomię, to wtedy nie wiem z czego, jak mi się służyje. Jak będzie miał się mi zużyć i zobaczę, że się nie prześle w tym czasie, to wtedy, wiecie sobie, odpuszczę, że tak powiem. Dobrze, szukamy kolejnego złoża. Złoto. Cud. Złoto. Złoto. Pełno złota. Zobaczmy tutaj dalej, co jest. Cud. Złoto. 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 Pełno tego złota. No lepiej, podtrzymanie życia jeszcze mi się wyłączyło. Już tutaj naładowane. Co my tutaj mamy? Cud. Złoto. Złoto. I złoto. Super. Pełno tego złota jest. Złoto. Mi się wydaje, że po prostu film nie był za długi, to zrobię cięcie, poszukam samemu i pozbieram. I się zobaczymy, jak już będziemy typowo mieli instalować technologię. Okej, okay, już jestem. Przylecieliśmy do naszego ośrodku handlu. Mam pozbierany emeryl w ekwipunku. Halo? O, jakiś dziwny lag był. Proszę bardzo, tyle. Idziemy jeszcze kupić, bo potrzebujemy jeszcze 3 moduły technologiczne. Dlatego tutaj przylecieliśmy. Akurat 3 można u niego kupić. Czemu jeden? Gro, czemu jesteś wredna? Ej, no co za chamstwo. Co za chamstwo. Nie wierzę w to. Zróbmy inaczej, może to podziała. Jakkolwiek. Czyli zróbmy... Poszukajmy posterunku handlowego, takiego normalnego, takiego dużego. Jesteś tam? Tak, bez tego to dobra, to podejdźmy sobie w kosmos i przelećmy szybciej. Może będzie można tam to kupić, nie wiem czy można tam kupić, bo nigdy nie sprawdzałem. Nigdy nie sprawdzałem, nie spodziewałem się, że jeszcze taka rzecz. Już to ogarniamy. Na innej połowie planety w ogóle to było. Znaczy jest, nie? To zobaczmy. Czy będzie można tutaj kupić? Być może można. Szansa jest. To sprawdźmy. Lądujemy. No i dobra. Idziemy sprawdzić. U nich nie ma co sprawdzić, bo nikt nie może nic kupować, ale tutaj w terminalu, nie? Sprawdzić chodźmy. Dobra, kup. Nie ma. Straszną biedę tutaj macie. Skąd ja mogę jeszcze zdobyć te moduły? Wiem, że z innego takiego posterunku, ale ja teraz tak nie znajdę takiego posterunku. Bo go tak nie idzie wykryć. Od kogoś, kto przyleciał tutaj statkiem, też wątpię, ale sprawdzę. Bo tak słabo trochę, powiem wam. No myślę, że to będą miało 3, tak jak zawsze. A on, kurde. Zobaczmy, czy on ma na przykład tutaj na statku, czy jest jakaś szansa. Nie. Zobaczmy jeszcze u innego, ewentualnie. Na przykład u niego. On tutaj podleciał. Kup. Nie, oni podobne rzeczy sprzedają. To nie, nie bardzo. Tutaj to nie ma co liczyć. Na stacji kosmicznej. Jest szansa jeszcze na stacji kosmicznej, wiecie?
Chodźmy zobaczyć mimo wszystko. Bo to jest nasza szansa. Halo, co mnie tak uderzyło? Szerzym kurde wywinął? Zobaczmy. No co ten statek tak dziwnie lata, ej? Jeszcze na stacji kosmicznej zobaczmy. Dobra, ile ja będę na nią leciał? Dobra. Nie jest tak źle. Podejrzewam, że może mi się nie wrzucić, bo nie wiem, z jaką prędkością będą mi się te dane zużywać. Co się stało? Przez przypadek mi się chyba kliknął ten. Mam wrażenie, że paliwo uzupełnić? Nie mam. Pewnie jeszcze zaraz paliwo padnie, więc teraz wszystko naraz. Gra robi wszystko, żeby mi się nie udało. Dosłownie. Dobra, miejmy nadzieję, że dolecimy, że na tyle wystarczy. Nie no, nie wystarczy przecież. To się teraz skończy. Co za gówno, nawet nie wrócę do teleportera. Dobra, dawaj tryt, szybko. Szybko tryt. Jak najwięcej trytu. Tak, żeby tam dolecieć tylko. Ja nie chcę żadnego złota, wiecie, iść z tym złotem. Złoto było lepsze przed tym update'em. Next. Było bardziej drogie i w ogóle. Teraz to złoto. Asteroidę sobie zniszczę i wypadnie, nie? Kiedyś znaleźć złoto, takie wow, pierwszy raz znalazłem złoto, było takie wow w ogóle, nie? Co ja znalazłem? Złoto, bogaty. Dobra, wystarczy tyle. Jest prawie cały naładowany, to już dolecimy. To... na stację. Teraz. Zobaczymy, czy na stacji pójdzie. Mam nadzieję, może będą mieli tam na stacji. Jakby sprawdzę terminal, potem jeszcze handlarza ewentualnie. Ale on tam, jeżeli chodzi o komponenty, to on ma takie... wiecie, że do instalacji takie ma. Więc on nie będzie miał takich... rzeczy. Ale być może w terminalu będą. No chyba, że będzie muszła części u mnie go kupić. Na przykład coś się zmieniło, ale wątpię. Dobra. No szybko obracę się, ja nie mam tyle czasu na ten odcinek, on mi się nie wrzuci przecież. Chcemy sprawdzić terminal. Bo może akurat tu będzie w sumie. Tak, no przecież. Dobra, to będzie. Miałem już jeden, to wziąłem dwa. Teraz bierzemy tu technologię i instalujemy. I mamy w tym momencie wszystkie technologie, jeżeli chodzi o statek, które miałem dostępne. Czyli statek jest już jak na razie, jak na moje możliwości i rzeczy, które posiadałem, ulepszony, wykoksowany na maksa. Pod względem uzbrojenia, obrony i hipernapędu. Więc mogę go na spokojnie nazwać takim kolosem, który powinien sobie jak na razie ze wszystkim dać radę. No, jestem dumny. Ja też przede wszystkim kończę ten odcinek. Jak go nie będziecie mieć dzisiaj, czyli w wtorek, to sorry. A jeśli to oglądacie innego dnia, to będziecie mieli na pewno jeszcze jeden. Tak wam mogę obiecać. No co, trzymajcie się i cześć, następnych odcinków. Hej, hej!